A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Blood. Misja druga epizodu Postmortem. Jest strzelba, mamy live seeda, także zapowiada się dobrze, widzę tam od razu wyrzutnie flar, czyli dostaniemy trochę pocisków. No i fajnie by było znaleźć więcej sekretów niż ostatnio. Ostatnio mi się udało, ile tam? Dwa chyba znaleźć, tak? Dwa z czterech, stay out. Przypominam, że mamy również Tommy Gunna, mamy trochę... O, tutaj jest więcej. Oho. No i był ten z tym płaszczykiem zielonym, widzieliście go tam? Pewnie się niedługo dowiemy, o co z nimi chodzi. O nie, naprawdę. No dobra, trzeba jakoś się tutaj dostosować do sytuacji. Ach, gargulec. Jest shield na dole. Pytanie, czy w ogóle, czy jest tylko jeden gargulec, ale chyba tak. Chyba tak, jest jeden gargulec. Mogę wpaść do tego wagonika z shieldem. To może by nie był zły pomysł. Gdzieś tu jest ten... Gdzieś tu jest ten kultysta. Mamy go. Mogę rzucić mu dynamit, ale to chyba... Nie, dobra, załatwiłem go. 159 amunicji do Tommy Gunna. No, takie czajenie będzie. Trzeba coś zrobić z gargulcem. Czy jak ja tu wyjdę, czy tam będzie więcej wrogów? No chyba muszę zaryzykować. Uwaga. Jest nade mną, ale dobra, mamy kontrolę. Tam... Aha, stamtąd skoczyłem, dobra. Dobra, zaraz go jakoś tutaj rozpracujemy. Trzeba sprawić, żeby wylądował. I go rozstrzelać ze strzelby. O, było. Było blisko, jest. Ach. No, jest! Dostał drugiego strzała z dwururki. Ile razy trzeba było gargulca trafić? Znaczy z dwóch lów, kto pamięta? Skubany. Dobra, dostał. Jakiś taki wielki się wydaje. No, wielki to pewnie jeszcze będzie gdzieś tutaj, w tym epizodzie. Srebrny gargulec, czy tam kamienny gargulec. No, twardziel. Nie chce lądować. Twierdzi, że za ciasno tutaj ma. Skubany. Nie chce za bardzo odchodzić, bo... O, dobra, mamy go. Bo tam się czaił ten z tym zielonym kapturkiem, nie? Okej. Okay. Czy ja tutaj wszystko wziąłem? Mamy tego shielda. Czy ja go powinienem wziąć? On doda pancerza fizycznego chyba do setki. Zostawię to na razie. Pewnie się tutaj zaraz wrócę i sobie ten pancerzyk weźmiemy. Dobra, na spokojnie. Dobra, na pewno może rzucać dynamitem. I nie wiem co jeszcze, bo nie zdążył zaprezentować. A, dobrze jest. Tutaj mamy dynamit. Mógł sobie podnieść więcej dynamitów, ale nie skorzystał. No dobra, na pewno mamy pancerzyki do wzięcia tam w tym wagonie. Tu mogę sobie wziąć amunicję. No i teraz zagadka. Tędy czy przez te drzwi? No dobra, chodźmy przez drzwi może. Aha, chyba mnie widział przynajmniej jeden. Tak jest, odstrzelone. Poczekajmy na tego. Tak, odstrzelony kolejny, dobrze idzie. Jeszcze jeden. I mamy amunicję. Wszystko się ładnie zwraca, tam jest obrzyn. Jest paliwo do napalmu. Pytanie, czy tu jest gdzieś napalm do zdobycia. No to wygląda na taki magazyn. Tak jakby jakieś łapki tu miały skąd się wyskoczyć. No ale dobra, wchodzę. Wchodzę. Może gdzieś siedzi jakaś za beczką. Albo jakiś szczur na przykład. Hops. Chyba się uderzyłem o lampę. Tam jest zombiak. Głowa zombiaka. To nic takiego strasznego. Beczek wybuchowych, jakichś takich straszliwych. Z takimi oznaczeniami to chyba nie ma, co?
musiałyby być takie TNT typowe. Jezus Maria! Co się w ogóle stało? On chyba siedział za beczką, a nie w beczce, co? 54, no tego się nie spodziewałem po tej gierce. Czegoś takiego to jeszcze nie było w poprzednich epizodach, żeby z beczki wyszedł jakiś zombiak. Wszystko jedno, czy z beczki, czy z zabeczki, ale on był wyższy od tej beczki, musiał siedzieć w beczce chyba. Normalnie, jak w Diablo. Dobra, tam jest zombiak, zostawmy to na razie w spokoju. Przejdę sobie... Skoczę sobie tu... Może... O, jest life seed, no ale mam 181. Pamiętamy już, że jest pancerzyk i pamiętamy, że jest life seed. Do wzięcia. Dobra, idę tędy. Aha, aha. A ja mam tutaj takie różne, trzeba z tego korzystać. I jest TNT, to się zwróci. Jest amunicja do obrzyna, bardzo dobrze. Czyli life seed będzie... Okej. Słyszeliście? Jakiś dźwięk był. Był jakiś dźwięk gdzieś. Słyszałem. Coś wcisnąłem? Nie. Tu, tu! A, jest coś. Jakiś taki czujnik. Czujnik ruchu. A, budki. Dobra. Znalazłem coś. Tutaj coś. Aha, no i to jest ten life seed. Dobra, mamy buty. Było napisane, że to sekret? Na pewno. Dobra, czyli mamy jakiś sekrecik z budkami, zawsze spoko, ostrożnie. Jest amunicja. No, dzień dobry. No, chyba go nie zabiłem, chociaż może... Nie. Nie wycelowałem w niego tak idealnie. Dobra, jest serducho, ale to tak... Life seed do wzięcia, pancerze do wzięcia, jeszcze się będę wracał. No, bo ten raczej zginął, bo tak krzyknął. Mhm, 72 pociski. Tam są jacyś statyści. Okej. Nie wiem, czy nie powinienem się wrócić, jednak sprawdzić jeszcze tamtego przejścia, bo widzę, że... Bo widzę, że to prowadzi gdzieś dalej ogólnie. Są hellhoundy, jest pancerz taki porządny. No to jakoś tak, o kurde, jakoś tak za dużo zasobów tu jest. No ale to początek epizodu, więc... Oż ty w mordę. Dobra, to Migan jest zawsze spoko. Bardzo szybcy są. Jest ten nowy, ten z Teslą. No ale go popsułem. Dobra, jest amunicja. To jest spoko. O tego pancerza bym nie chciał brać. Dobra, mamy spreje. Ja się boję, że jakieś rączki tu gdzieś wyjdą. Spreje są spoko. Sprawdzamy. Może gdzieś tu coś schowali. Apteczkę mamy na maksa. Żeby w ten pancerzyk tu nie wejść. No i teraz... No tam na górę to chyba się nie skacze, co? Musimy pamiętać, że tu jest pancerz... Ale przez to okna się chyba nie wyjdzie. Więc... A nie, dobra, wyjdzie się. Można tu faktycznie skoczyć. Wiecie co? Ja bym się chyba jednak wrócił. Skoro mamy taki dobry pancerz tutaj do wzięcia, to sobie wezmę ten mniejszy. Life Seeda nie biorę. Life Seed nie ucieknie chyba. Nie pali się. Pomalutku to sobie rozpracowujemy. Czyli biorę pancerzyk. Aha, 50 dodały, 96. Nie ma straty, przynajmniej jeżeli chodzi o ten fizyczny. Bo to dodaje do tych trzech typów różnych, nie? Znaczy wszystkich, a nie różnych. Wszystkich, no w sumie różnych. Każdy jest inny. Dobra, pójdę gdzieś tutaj. Może to się jakoś połączy z tamtym? Ej, był ten taki teslowy. Strzela z Tesli. Jakąś taką serią w coś.
Może próbuję ubić jakiegoś statystę. Zielony. No, otwarte przestrzenie. Chciałoby się z Tomiganem chodzić, co? Z Tomiganem, czyli z czwóreczką, zwłaszcza, że... Tutaj... O, Tesla. Nie, no na tego czekamy już ze strzelbą. Tam jest dynamit. O, tu jest amunicja. Będę miał bardzo dużo amunicji do obrzyna. Okej. Okay. Zobaczmy, czy tu czegoś nie ma. W takich dzbankach też może być amunicja. Luzem. No tam jest. Ciekawe, czy przez tę szybkę jakoś może tutaj strzelać. Dobra, spróbuję tu podejść. Tam jest ten z zielonym habitem. Jest klucz z płomieniem, statyści. Dobra, tutaj pilnują. Jest zombiak. Zombiak się skupił na tych. Dobra. Oż ty! Dobra. Czekamy. Caps Locka przez przypadek wcisnąłem. Dobra, wybijają tam. No ale jeszcze trochę i live seed będzie wskazany. Dobra, zombiaki mnie widzą. Czekamy na tego Teslowego. Może... Tak, idzie tu. Jak mi... ścięło mi ucho chyba. Dobra, jest załatwiony. Ten z tym zielonym. No dużo amunicji tu jest. Jeszcze jeden zombiak. Załatwię go sobie widłami, bo tu chyba i żadnego innego zagrożenia nie ma. Aha, chyba został poturbowany wcześniej. Różnymi pociskami takimi. Typu friendly fire. Ciekawe, czy dałoby radę. Uwaga, uwaga, jakoś... Tak, dostał. Ten się sfajczy. Flary też wykorzystujemy. Dobrze jest. Czyli takie otwarte przestrzenie różne. Dobra, zostawmy to na razie. Pójdę sobie tu. Zgarniemy amunicję. 81. No jest pancerzyk znowu. Tak hojnie. Cały czas. No dobra, gram ostrożnie, to mam hojnie, nie? Ło! Nie mam Tesli, więc te psy, ale no się okazuje, że od tego obrzyna też szybko giną. Ale dobra, te hellhoundy też biegły, widzieliśmy je, jak szedłem tą drugą drogą. Ciekawe, czy to się jakoś nie połączy. Dobra, wezmę sobie to. Jest setka. W sumie po Life Seeda też mógłbym już iść, ale wstrzymam się. Dobra, ostrożnie. Trzymamy się tego. Coś tu pluje. I chyba trafiło w zombiaka. To są takie plujące rośliny. Właściwie to nie wiem, jaki typ pancerza przed tym chroni. Taki rodzaj kwasu jakiegoś to jest. Ta, to chyba widzieli... Co to było? Chyba ta roślina mnie trafiła. Jaki pancerz zszedł? Fizyczny. Dobra, to już wiemy. To już wiemy, jaki typ pancerza przed tym chroni. Jest pies. I nie tylko. Dobra, poczekajmy na niego. Odstrzelone. Dwa psy. Uż ty. Dobra, pancerza ogniowego mamy dużo. No chyba powinienem po Life Seeda iść, nie? Czyli tak, normalnie bym tam skakał z góry, to jest to. To nie wiem. Więc tak, stanowczo się powinienem wrócić, chyba wziąć Life Seeda i ten pancerz. Już się chyba nie będę wracał, to mnie zastanawia jeszcze. Apteczka. Tu mógłbym skoczyć butami. To może być nawet uważane jako sekret. Widać te takie plamki na ziemi. Będą zombiaki. Ale dobra. Ja bym się wrócił kulturalnie. Zrobimy tak. Sprawdźmy sobie jeszcze tu. Te rośliny wymanewruję.
Tutaj nigdzie nie wejdę, tam coś na górze może być. Też mógłbym na upartego butami tam skoczyć. Chyba. Tylko trochę strach tak na oślep. Zaraz, bo tu jest exit. Momencik. Stąd przyszedłem, nie? Stąd przyszedłem. Aha, tutaj jeszcze był ten gargulec. Ale wiecie co? Pójdę. Pójdę po ten pancerz, pójdę po tego Life Seeda, żeby już się nie wracać. Czyli tak, Life Seed najpierw. Life Seed jest tam gdzieś na górze. Tylko czy ja tu przeskoczę? Tak, mam Life Seeda i pancerzyk był... Gdzie był pancerzyk? Pancerzyk był... Tutaj. No i dobra. Mamy full apteczkę, full zdrowie, full pancerze. Teraz możemy kombinować dalej. Tutaj raczej nie. Czyli tam byłem. Nie skaczę, bo może sobie skręcę kostkę. Kulturalnie sobie wyjdę tutaj tymi drzwiami, czyli tu już nie wracam nigdzie. No i teraz tak, albo ten gargulec, można by to rozpracować jakoś. No w sumie można by. No dobra. Czyli robimy kolejny etap. Czy dałoby radę ten klucz przychwycić? Gdzieś tam za kratą jest. Czy ja tu mogę bezpiecznie wyjść na te otwarte przestrzenie i walczyć z gargulcem? Pewnie nie. Pewnie nie. Masz ty. Dobrze. Dwa są. Co najmniej. O, jest fanatyk. Poczekajmy. Jeszcze dwa gargulce są. 43 pociski. No tak tracę je. Najlepiej by było dynamitem załatwić. Trzy gargulce tu latają. O, Jesus. No jakaś amunicja tu leży, ale to... O tak. Dobrze jest. Tak z bliska. Odstrzelony. 33 zostały. No, chodźcie tu, chodźcie. O, dobrze. Tutaj. Jest okej. Widły? Dobrze. No dobra, zostało 25. Ale kolejnego gargulca udało się pozbyć. No za szybko mi to nie idzie, ale jest dobrze. Defensywnie wygląda to bardzo dobrze. Oszty. Defensywa trochę spadła. Dobra, udało się. Jest okej. Pancerza wciąż dużo, zdrowia wciąż dużo. Fajnie by było tę amunicję pozbierać. Tutaj pozostało 17 tylko. I nie zwabić jakiegoś groźnego kultysty. No tego nie wezmę. Jest ta amunicja, to paliwo do napalmu. Ostrożnie. Jest. Fat zombiak, to nie problem. Zaraz go rozpracujemy. Trzeba na górę tu patrzeć. Jakaś wnęka może być z kultystami. Nigdy nic nie wiadomo, nie? Idzie. Dwie flary w zupełności powinny wystarczyć. Zaraz się sfajczy, tak jest. Tu. Tu. Kolejny fat zombiak. O, ktoś tam krzyczał gdzieś. Ktoś mnie namierzył. Oszty! Dobra, a mówiłem o tym, żeby uważać na górę gdzieś tam. Ale mnie normalnie trafił tym dynamitem.
No ci zieloni na pewno dynamitami mogą rzucać. Czyli tak jak ci w tych szatach brązowych. No nie da się ukryć. Ładnie mi tutaj przyfasolił. Dobra, tu jest klucz. Tego nie można otworzyć. Jakoś od drugiej strony trzeba się będzie dostać do tego miejsca. O, tu są te rośliny strzelające. Ciekawe, czy to są te, które widzieliśmy od tamtej strony. Tu się zombiak czai. Chyba dwie flary w niego władowałem, tak mi się wydaje. Tak jest. Tu chyba bezpiecznie, aczkolwiek tam na górze nie wiadomo. A co z tymi roślinami? Najlepiej by było jakiś dynamit wrzucić, tylko że tutaj trochę to przeszkadza. Tam jest jakiś statysta. Sekretu nie ma. No dobra, spróbujmy. Spróbujmy z dynamitem coś tu zrobić. Tak, roślina rozwalona. Tu jest jeszcze jakaś, mi się wydaje. Nope. Tak, zniszczyłem ją. Statysta przeżył. Czy to były te rośliny, które widzieliśmy? Chyba tak, tak, stamtąd. Dobra, czyli tu nam się zapętliło. Zbieramy amunicję. Jest dynamit. I coś jeszcze wziąłem? TNT i flary, tak? Zobaczmy to. Nie otwiera się. Może te łańcuchy trzeba przerwać? Coś tu nie. Może jakoś od drugiej strony będzie można przejść. Chciałbym sprawdzić, skoro się udało tutaj dojść, chciałbym sprawdzić, był... O, tu jeszcze jest dynamit. Tu jest jakieś serducho. Ale nie, nie, nie. Było to, co mówiłem, że są te zombiakowe plamki. Pamiętacie? Jakaś łazienka. O, jest potrzebna... Joj! Co to się dzieje? To są małe Kejleby. I strzelają. Dobra. Zrobimy może tak. Bo widzę, że ich dużo i na strzała nie schodziły. Oh, Jesus. Ach, procek grający w strzelanki. No i to takie właśnie sytuacje są, no. Dobra, czyli tutaj nope. Jeszcze raz. 31. 46 pocisków. Zbite lustro, 7 lat nieszczęść. Jakiś sekret w kiblu? Nope. Dobra. Mamy TNT. To są takie drzwi, dobra. Gdzie było to? O, tutaj, tutaj. To chciałbym zobaczyć. Znaczy, tu jest na pewno apteczka, ale... Jakieś zombiaki tam siedzą. Ja na wszelki wypadek zrobię sobie tak, rzucę tam. Tak, stanowczo. Pytanie, czy wszystkie załatwiłem. Apteczki nie wezmę, ale sekret warto by było zaliczyć, nie? Dlatego fajnie by było tam wskoczyć. Jak się zmieniało te buty, to wszystko, halo? Ja nie pamiętam. Tabulatorem? Nie, tabulator to mapka. Jak ja to robiłem? Kurde, nie pamiętam teraz. Jak się buty użył? B? Boots? Nie. O, kurde, przerwa od blada. I, o, ale dobra, nie trzeba butów. Nie trzeba butów, co nie zmienia faktu, że przydałoby się dowiedzieć, jak to się robi, nie? To nie jest sekret. To nie jest sekret, po prostu skacze się... Ej, jak ja to... Myślę, że się zdawało, że kółko wciskałem, ale nie. Nie pamiętam... czekajcie, a to nie było czasami... Nie, w bladzie oryginalnym to były nawiasy kwadratowe. Się jakoś przesuwało. Jak ja to robiłem w tym bladzie? Czekajcie. Momencik, momencik. Opcje.
gdzie to będzie? Input jakiś tutaj, config... skróty. Patrzcie, gdzie to jest? To schodzenie bokiem jakieś, używanie. To jest kucnięcie, to jest skakanie, tak, używanie. Atakowanie, alternatywny, bieganie, następna broń. Tutaj wiadomo, mogę sobie cyferkami. Buty, mogę po prostu J wcisnąć, ale chodzi mi o to, żeby przestawiać buty, kombinezon i tak dalej. Jak to się robi? O właśnie, apteczkę na przykład, żeby przestawić. Nie wiem. Nie pamiętam, jak to się robi. Dobra, olać to. Będę musiał jakoś sobie poza nagrywaniem to ogarnąć jeszcze. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Mogę normalnie. Tak, mogę po prostu J wcisnąć, to są buty. Ale wolałbym to sobie przestawiać. Dobra, gdzie ja właściwie mogę iść? Czyli to sprawdziłem. Tu były te małe Kejleby, tam nie przejdę. Tam nie przejdę. Klucz trzeba będzie jakoś zdobyć. Tam na górę mógłbym na pewno butami skoczyć. Tylko pytanie, czy chcę. Tutaj na pewno mogę też butami skoczyć. Tego nie wezmę. Jeszcze raz, na spokojnie. Czy ja tutaj czegoś ważnego nie ominąłem? Były te psy. Stąd przyszedłem, nie? Tak, stąd przychodziłem. I teraz tak, tu nam się ładnie połączyło. Wszystko. Możliwe, że muszę wskoczyć po prostu gdzieś. Tak, tutaj było to połączenie, tu było to, tam nie wejdę. No dobra. No, o, tutaj jeszcze mogę gdzieś wejść, właśnie. Coś tak mi się kojarzyło, że gdzieś jeszcze nie zajrzałem. Dobra, sprawdźmy to. Gargulec? No taki gargulec chciałoby się dynamitem tam dorzucić jakoś sprytnie, co? Tym. Dostał. Przeżył co prawda, ale... ale raczej dużo zdrowia mu nie zostało. Gdzie on jest? Chociaż... trochę mu zostało. Dobra. Są flary. A... tutaj pewnie właśnie mogłem podskoczyć, tak? To było to? Możliwe. Dobra, pójdę dalej. Okay. Szkoda mi tej strzelby. Posiekamy go widłami. Tak jest. O, znowu te roślinki. A, no to dynamity. Spróbujmy tym. Dobra. Okej, okay. Jak się odbiło o sufit, to tak się zrobiło, tak? Nope. Dobra, jeszcze raz. Nie, może po prostu jak leciał ten dynamit, to ten pocisk w niego trafił, bo niemożliwe, żeby przy odbiciu o sufit on wybuchł. Trzeba uważać. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tamtego. Nie strzela, strzela. Tak, roślinki unieszkodliwione. Myślę, o, tu jest jeszcze jedna, okej. Okay. No, powinno być dobrze. Nie, jeszcze jest. A już się skończyły te. No co? O, dobra, udało się. No ale trochę tego zdrowia straciłem. Life Seeda miałem i... dobra, w każdym razie to na pewno zabieramy. Amunicja, super, 49. 49 jest spoko.
ostrożnie. Jest ten z Teslą. Czekamy na niego. I serducho. No jeszcze trochę i te serducha będą potrzebne. Dynamit. Znaczy chciał rzucić i rzucił. Mhm. Czekamy. Jakieś obrazy, może za którymś będzie sekret. O, dzień dobry. Jeszcze jeden. Odstrzelony. 43. No dużo mam jeszcze amunicji. Dobra, jest łatwo. Szukamy sekretów za obrazami. Tutaj nie ma. Amunicji nie ma. Okej, 292 pociski do Tomigana. Dużo jeszcze. O, a widzicie, jest amunicja. Była w wazonie. Opłaca się to zbijać. Czasem coś się trafi. Dobra, mamy serducho, jakieś drzwi na dole są. Dobra, może sprawdzę od razu. Może to jakieś niewielkie, osobne pomieszczenie. O! O! Tak na bogato? Takie niepilnowane? Pewnie tam na dole byłem, ale lepiej zachować ostrożność. Ta, tam na dole pewnie byłem. Dobra, czyli bierzemy tu. I mamy wyrzutnię napalmu, 24. No to już mam czym walczyć z gargulcami. Dobra, to tutaj pewnie dojdę górą, nie? Tak jest, to jest to okienko. Ostrożnie. Ten klucz tam był z płomieniem. Ja mam nadzieję, że nie było jakiegoś sposobu, żeby go wziąć. Sposobu, którego nie znalazłem. Żeby się zaraz nie okazało, że trafię na jakieś drzwi i nie będę miał klucza. O, znowu, widzieliście? Coś było w wazonie. Ładunek wybuchowy chyba, tak? Może za jakimś sztandarem takim. Proporcem. Jakiś sekret będzie. No, pieseł. Okej. No jeszcze Tesla by się przydała na takie psy. To by było wskazane. Ops. 89. No, już mógłbym się po jakieś serduszko właściwie wrócić. Bo nie wiem, czy tu się będę wracał. 40 pocisków do obrzyna zostało. O, mamy dynamity. No to jest na pewno dobra wiadomość. Szukamy sekretów dalej. Zawiesili tutaj tyle tych proporców. Może doszli do wniosku, że zniechęcą mnie przy którymś. Że nie będę przeszukiwał, no ale nie ma sekretu. Jakiś bar. Aha, ten z tym zielonym. Wciąż nie wiem właściwie, co on może zrobić oprócz rzucania dynamitami. Chyba, że on rzuca tylko dynamitami. O, ale jest nawet odporny na ogień, co? Jedna flara go nie załatwiła. Druga dopiero. Dobra, dwie flary chyba mu zaaplikowałem, tak mi się wydaje, tak jest, swajczy się. O, ten się rozwalił dynamitem. To tak ekonomicznie jak dla nas.
No dobra, mamy serducho. Są jakieś drzwi, na razie zostawmy je w spokoju. Ciekawe, czy tam za ladą nie ma jakiejś rączki albo szczura na przykład. Akimbo. Akimbo jak dają, to znaczy, że się jakaś niezła zadyma szykuje. I to zwłaszcza, że to jest akimbo takie nie w sekrecie, tylko po prostu na widoku. Dobra, może tu gdzieś jakiś sekrecik? Nope. Dobra, zobaczmy te drzwi. Najpierw jakoś sobie tutaj stanę, może jakiś sejwik? No, o, jakieś inne rośliny, takie ogniste. What the fuck? O, Jesus, dobra. To w takim razie może jakoś z napalmem do nich podejdę. Czy podejdę, no strzelę z daleka. Tak, rozwaliłem ją. O kurde, tam więcej tego jest. Dobra, poczekajmy. To jest Tommy Gun, dostałem. Jest ten z Teslą. Dobra, pewnie też podejdzie. Te drzwi się trochę szybko zamykają, ale jest okej. Okay. A, serducho. Tak nie bardzo. Wiecie co, może jeszcze od tej strony otworzę. Zobaczymy, czy tu się coś nie czai. Gargulce. Gargulce, ale na gargulce mamy napalm. Chociaż ten napalm mi pomału schodzi, ale tak bardzo pomału. To chciałbym rozwalić na pewno. Dobra, te rośliny chyba wszystkie porozwalałem. Czyli tak, mamy napalm na gargulce, tam jest jakiś. Ciekawe, czy bym go sięgnął z flary, z takiego miejsca. Sprawdźmy to. Chyba nie, zawadza gdzieś tam. No dobra, trzeba w takim razie gargulce jakoś tutaj ściągnąć. Jeden, drugi. Najlepiej, żeby nie wyjść w serducho. O, było blisko. Nie to, to. Tylko żebym sobie w twarz nie strzelił gdzieś w panice przy ściance, bo ja to tak umiem, nie? O, 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 dobrze jest. No i wlazłem w jakieś serce. Dobra, rozwalony. A tu jest inne serce. Spoko. Tam jest jeszcze jeden gargulec, no ale to nie takie proste. Aj, tak się będę tu czaił. No, fajnie by go było teraz tutaj też wciągnąć. Tak. Jest rozwalony. Dobrze. Skradanka. Jak na razie zdaje egzamin, takie podejście. Ej, no i jest wymagany klucz z płomieniem, a ja go nie mam. Coś tam może było do zrobienia jednak. No ci to nie wiem, chętnie bym im też z wyrzutni napalmu strzelił, ale zobaczmy teraz flarę. Tak, dostał. Dwóch chyba dostało. To się nie sfajczą. O, ten już, to dobrze. Jak ja tamtego trafiłem? O, pewnie tak. Spoko. Czyli nie mam w ogóle żadnego klucza. Może być więcej gargulców. Patrzmy tam na górę też. Nope. Taki względny spokój. Nie podoba mi się ten spokój. Dobra, zobaczmy. Tam jest chyba zombiak. Nie wiem. A może tutaj gdzieś dojdę do tego klucza jeszcze? Dobra, mamy TNT. Tutaj mnie nie było. Dużo zombiaków. Okej. Halo?
Skąd ten dynamit się wziął? Coś tam rzuca. Coś tam rzuca dynamitami. I to raczej nie celowało w zombiaki, tylko we mnie. Zombiak to dostał przy okazji. Także trzeba uważać. Okej. No dobra. Nie wiem. Jest tu. O, żeby mnie nie przesmażył. Nie no, nie wiem skąd ten dynamit. Może coś rzuciło dynamit i samo się zabiło. Pewnie tak było. Dobra, przejdę się tutaj. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Dużo mam amunicji do Tomigana. Chodzę z Tomiganem. Aha. A widzieliśmy jakiegoś gargulca gdzieś tam po drugiej stronie. Tu może być gdzieś ten klucz. Gargulec... Tak, jest! Dobra, udało się. Nie ominąłem go jednak. No co, wstanie ten gargulec pewnie, co? Ja już się przygotuję w takowy sposób. Wiedziałem, że wstanie. I tak się przestraszyłem. No cały ja. 17 jeszcze mamy na palmu, dużo. Ale zobaczcie, on wstał, ale posąg został. Może w tym epizodzie tak to działa. Łej. Aha, tutaj też pewnie wstanie. Budzimy go? Pewnie mogę bokiem przejść. No nie, lepiej go obudzić pewnie. O Boże, co? Nie. Nie mamy laleczki wudu. Nie mamy Tesli, to może być ciężkie. Może go ominę, wiecie? Pójdę po klucz i wyjdę. Może za mną nie wyleci. No to taki blad właśnie, nie? Tylko, że on ma te lasery z oczu, mi tam strzeli gdzieś w plecy pewnie. Dobra, uwaga. Jakiś saving zrobię, może na wszelki wypadek. O! Tu można by go wyciągnąć, tak jest. Dobrze jest, dobrze jest. Niech on tam sobie będzie. Niech on tam sobie będzie. Srebrny gargulec, olać go. Czyli tak. Dobra, zastanówmy się. Tu już mogę otworzyć. Tu już mogę otworzyć. Stąd przyszedłem. Tam mogę wejść jeszcze gdzieś. To może sobie wejdę. Zobaczymy. Może tam coś ciekawego znajdę. Na przykład... Life Seeda? O, jest apteczka. No, z apteczek... To jest druga apteczka, której nie będę brał już, bo cały czas mam tę jedną. Pancerzyk też jakiś bardzo nie jest potrzebny, ale są jakieś drzwi. Dobra, zobaczmy te drzwi. No, takie nieotwierable to są drzwi. No nie, dobra, no to... Nie no, nie biorę tego pancerza na razie. Może zaraz jeszcze stracę pancerz w jakiś głupi sposób. To lepiej to zostawić. A tam na górze? Może tam wskoczyć? Może coś tam będzie? Budki. Jod, tak? Tam pisali. I jod wyłączę. Ale nie, tu nic nie ma. Nie, tutaj nic nie ma. No dobra, no to w takim razie tędy. Koniec misji. Skoro koniec misji, to idę po ten pancerz. Niewiele go dostanę, ale... No ale zawsze do przodu 8 punkcików, nie? Pyk, mamy stówę. Dobrze jest. Setka zdrowia, pancerze spoko, apteczka jest. Amunicja, no ujdzie. 17 mamy wyładowań na palmu. Musi wystarczyć. Nawet nieźle zaoszczędziłem amunicję do strzelby. Ale ostrożnie, bo tutaj jeszcze na końcu coś mnie pewnie może zaskoczyć. Książka by wyszła, ale nie, chyba nie. Chyba nie. Dobra, będę musiał sprawdzić, jak się przełączać pomiędzy apteczką, butami. Jak ja to robiłem? Się wydawało, że... dobra, to ja się zorientuję. W każdym razie, uwaga, uwaga. Dwa sekrety tutaj tylko było. Jednego przeciwnika ominąłem, czyli tego gargulca, tak? Gdzieś jeszcze sekrecik mieliśmy.
A, jest! Run! Jest laleczka wudu na starcie. No dobra, no to mamy kolejną misję na kolejny odcinek, a tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.